Witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj w TV Oko goszczą logopedki, które już Państwo znacie z poprzedniego programu. I prawdę mówiąc, po raz kolejny spotykamy się na Państwa prośbę. Domagaliście się Państwo, żeby uzupełnić tą wiedzę teoretyczną, którą nam Panie przekazały, o praktyczną bardziej. I właśnie dzisiaj spróbujemy sobie takie ćwiczenia praktyczne z naszymi logopedkami, panią Julitą Peplińską i panią Iwoną Złotkowską. Dzień dobry. Uskutecznić. Ja będę robiła tutaj za pomoc kuchenną, za, nie wiem, jakiś ćwiczebny manekin. Będę dziecko zastępować. Cieszymy się bardzo. A my z panią Julitką bardzo duży nacisk kładziemy w swojej pracy na profilaktykę logopedyczną, więc jesteśmy, myślę, też przygotowane, żeby tutaj Państwu w zgodzie z oczekiwaniami, mam nadzieję, pokazać kilka fajnych zabaw z dziećmi w domu. I zaczniemy od... No, od jednych chyba z takich najważniejszych i podstawowych, jeśli chodzi o rozwój mowy dziecka prawidłowy, czyli od zabaw oddechowych. Tak. One decydują o tym, czy nasze dziecko będzie mówić wyraźnie, czy będzie nieopóźnione w tej mowie, czy będzie się w ogóle dobrze będzie mówiło płynnie. I mówiło płynnie, nie sepleniło też, prawda? Tudzież poniekąd, też ma wpływ, oczywiście. Tu to wyjdzie w przypadku otwartej buzi, też może wyjść seplenienie. Także jakby nie patrząc, oddech jest, że tak powiem, pierwszym, prawidłowy oddech jest pierwszym krokiem do prawidłowej mowy. Zacznijmy od tego pierwszego kroku. Tak. Pani Iwonko, od czego trzeba zacząć te ćwiczenia z oddechem u dziecka? Tutaj myślę, że trzeba wziąć pod uwagę, że oddech to jest po pierwsze to, skąd i dokąd to nasze powietrze powinno wpływać i skąd wypływać. Po drugie właśnie, że ono i prawidłowo musi wpływać, i też prawidłowo wypływać, żeby nasza mowa właśnie była płynna, żeby móc stawiać pauzy tam, gdzie chcemy, a nie tam, gdzie nam oddech dyktuje, że ja wypowiadam sobie całe zdanie, to dlatego, że potrafię dystrybuować tym powietrzem z moich płuc, a na przykład mogłabym mówić w ten sposób, bo by mi tego powietrza brakowało. I są takie dzieci, które już szkolnym, bo będziemy tu głównie mówili teraz o przedszkolnym. Szkolnym, tak. Zdarza się, że mogą mieć z tym problem. I wtedy logopedzie jest znacznie trudniej to przywrócić na właściwy poziom. Z wiekiem zawsze ciężej, więc warto zaczynać. To są zabawy, myślę, łatwe, lekkie i przyjemne. Jak sama nazwa wskazuje, zabawa. Mogą się bawić, a nawet powinni się bawić razem z dziećmi ich rodzice, opiekunowie, czy też terapeuci. Czyli zamiast tych gadających zabaweczek z naciskami. Ale oczywiście. Bardzo proste zabawy, które naprawdę uczą i ćwiczą. Tak. Cóż, no na pewno zaczynamy od tego, żeby zaobserwować, czy dziecko właśnie prawidłowo oddycha, czy jest to oddech przeponowy, czyli czy powietrze, które wdychamy, trafia, no właśnie, nie tu, tylko tu. No i teraz, żeby zobaczyć, jak to mniej więcej się uprezentuje, no to należy położyć sobie rączki mniej więcej na wysokości tego dołka między żebrami i właśnie tak leciutko na bok, żeby leżały na żebrach. I ja nie będę mówić, bo teraz chcę zademonstrować oddech, więc wtedy nie da rady powiedzieć. Pierwsze co, najpierw wydychamy porządnie, żeby opróżnić cały brzuszek, a następnie wciągamy powietrze nosem, tak, żeby tutaj nam się rączki rozciągnęły na boki, czyli robimy to. Najpierw wydychamy, tak, spuszczamy powietrze z balonika, mówiąc do dzieci, spuszczamy. I dopiero podczas wdechu musimy pamiętać, że brzuch unosi nam się do góry. Czyli pępek idzie do góry. Znaczy, w sensie, jak leżymy, to najłatwiej dziecku pokazać. Albo położyć mu misia tutaj. Najlepiej, prawda? Właśnie kołyszemy misia. To taka nasza ulubiona zabawa z dziećmi takimi mniejszymi, przedszkolnymi. Tak. Czyli miś idzie do góry podczas wdechu. I podczas wydechu zapada się. To dziecku zaobserwować. Nie wiem, czy pępek idzie do kręgosłupa, czasami też mówimy. Nie wiem, czy było to widoczne, jak ręce się rozchodziły i schodziły, czyli tu powietrze po prostu wchodzi. I to jest jakby... I każda mama najpierw niech sprawdzi, czy u siebie, czy prawidłowo oddycha. Tak, jeśli chce śpiewać dziecku kołysanki. Jak często? Jak długo?
mniej więcej, tak żeby mamy wiedziały, bo przecież uczą się od nowa pewnych znaczy, rzeczy. Generalnie samo jedno ćwiczenie, no to ciężko mówić, żeby tam jakoś powtarzać je nie wiadomo jak długo i jak często. Generalnie zakłada się, że takie ćwiczenia ogólnie oddechowe należałoby poświęcić tak dobre 5 minut dziennie. W trakcie jakiejś zabawy nagle traktujemy to jako kolejną zabawę. W trakcie różnych aktywności gdzieś tam sobie te 5 minut dziennie poświęcić na tak naprawdę różnorodne zabawy oddechowe. To jest jedna z, jeśli już to... Jedna z wielu. Jeśli już zauważymy, że to jest, no to to już sobie odkładamy. I mówimy o takim dziecku między drugim a trzecim rokiem życia. Tak, to najlepiej, prawda, w tym czasie. Tak, tak. Młodsze dzieci myślę, że nawet nie mają takiego, takiej możliwości poznawczej, żeby... Nie bardzo wiedzą, czego od nich chcemy, tak. prawda? Nie rozumieją. Oddech jest generalnie naturalnym odruchem, więc ono oddycha. Natomiast czy ono oddycha w tym momencie dla nas prawidłowo czy nie, to ono niekoniecznie sobie to do końca uświadamia. I mamy za sobą pierwszy krok, czyli oddychanie przeponą. I krok drugi. Dokładnie. To znaczy teraz już jakby równolegle działają u nas, jeśli chodzi o oddech, dwie fazy. Faza wdechu i faza wydechu. I obie fazy są istotne. Są istotne i je ćwiczymy. I je ćwiczymy, dokładnie. I jak je ćwiczymy? Jeśli chodzi o fazę wdechową, to... Jest takie jedno sympatyczne ćwiczenie, gdzie możemy wykorzystać do tego pomocę w postaci kart pracy. Pracując w przedszkolu na przestrzeni, że tak powiem, różnorodnych pór roku. Panie mają praktykę przedszkolną. Tak, z dziećmi małymi, różnorodnie. Na co dzień, więc wykorzystujemy takie karty, które dostosowujemy, nie ukrywam, również do pory roku. To może być na przykład, ale to wiosną też pada deszcz, ale na przykład jesienią parasol, zimą na przykład choinka czy bałwanek, ale to naprawdę pomysłowość zależy tylko od rodzica. Same sobie możemy coś takiego narysować. Oczywiście. Mało tego, może dziecko nawet podpowie, co by chciało ozdobić, bo my generalnie będziemy teraz wdechem i wydechem ozdabiać tą parasolkę. No właśnie, proszę. I za pomocą wdechu staramy się. Potrzebujemy do tego potrzebujemy i słom. Tak. Mamy kartkę z parasolką tutaj, mamy słomkę i za pomocą wdechu musimy przenieść kropelkę na parasolkę. Czyli robimy wdech. Przytrzymujemy i kładziemy w odpowiednie miejsce. Obojętnie tutaj akurat nieważne w które. Możemy sobie ustalić, że mamy cztery części i każda z tych części ma mieć jedną kropelkę. Widzę, że całkiem nieźle wam poszło. Brawo. Brawo. A ja myślę, że to było ćwiczone przed programem. Ale skąd? Także tutaj tych możliwości jest dużo, bo mówię, w zależności, tak jak koleżanka powiedziała, co wymyślimy, to jest właśnie faza wdechowa, którą też musimy... Dziecko się cieszy, ma. Przytrzymujemy ten wdech, że ono przytrzymuje. Czasami dzieci... Szybko puszczają i staramy się też, żeby długo przytrzymały, żeby umiały przytrzymać ten wdech, żeby kontrolowały go. To jest na początku bardzo trudne. Tak. Ja zawsze dzieciom tłumaczę, tak jak pijecie. Jakbyście chciały pociągnąć, bo one nie wiedzą. One pijecie, to pierwsze też co robią, to dmuchają. Tak. I robią i przedmuchują nam te kropelki, czy te kropki jakieś, to co mamy. Natomiast jak powiemy, tak jak pijesz mleko, czy tak jak pijesz wodę, to wtedy już wie, że trzeba wciągnąć powietrze. Dokładnie. To jest faza wdechowa, a teraz już o fazie wydechowej. Tak, ponieważ myślę, że to jest też jakby wydech jest tak naprawdę na moje istotniejszy właśnie przez wzgląd na to, żeby na tyle... tym powietrzem tutaj sobie rozplanować to, żeby ta mowa właśnie była płynna. No i tych ćwiczeń na fazę wydechową, no to już jest mnóstwo przeróżnych. Na jedno jeszcze tylko bym tak szybciutko zwróciła uwagę, bo istotne jeszcze w oddychaniu jest to, żeby oddychać prawidłowo, czyli przez nos. Czasami są takie sytuacje, że dzieci... A nie przez usta. Dokładnie, tak? Nie przez usta. A są czasami takie sytuacje, że czy dzieci, czy nawet wśród dorosłych się zdarza, że pojawia się takie nawykowe oddychanie przez usta. Dlaczego wspomniałam o tym słowie nawykowe? Bo owszem, zanim będziemy ćwiczyć to wdychanie przez nos,
to musimy się upewnić, że nic nam nie przeszkadza, żeby przez ten nos oddychać. A co może przeszkadzać? Katar na pewno, nie wiem, alergie, przegroda, skrzywiona przegroda nosowa, powiększony migdał. Jakieś pulipy w nosie. Mhm. Tak, tak. Czyli wszystko to, co stoi na drodze, że tak powiem, do prawidłowego wdechu nosem, no to to już musi wykluczyć lekarz, specjalista. Laryngolog, czy tak, pediatra. Być może pediatra tak? już też zwróci na to uwagę, a potem stosownie wyleczyć. Jeśli jest okej, nie ma przeciwwskazań, no to też powinniśmy ćwiczyć wtedy, żeby jednak to dziecko się nauczyło oddychać przez nos. No i tutaj mamy taką między innymi metodę. Proszę się poczęstować. Nie będziemy zaglądać do gardła, nie ma takiej potrzeby. Tak wygląda, groźnie, wręcz przeciwnie. Szpatułkę wkładamy sobie tak, żeby trzymać wyłącznie wargami, nie między zęby, tylko między wargi. Między wargi. I zaciskamy. I zaciskamy. Na czym to polega? Polega to na tym, że w momencie, kiedy, nie wiem, zajmujemy się różnymi aktywnościami, tak? Dzieci czytają, oglądają sobie, czy czytają starsze książeczki, czy nawet już te takie, jeszcze nawet starsze, bo znam chłopca, który ma w tej chwili 12 lat i też dalej oddycha przez buzię i na przykład, nie wiem, odrabia lekcje, czy cokolwiek innego robi, do czego nie potrzebuje, czyli nie je, nie mówi, no to wykonuje te czynności i trzyma szpatułkę wargami. I teraz nie myśli o tym, że trzyma tą szpatułkę, bo skupia się na czynności, którą wykonuje, a ta szpatułka służy do kontroli. Bo jeśli się otworzy buzię, to ona wypadnie. Czyli wtedy, wkładam z powrotem i znowu. I do tego momentu ten nawyk zostaje. Dokładnie. Tu powtórzeń, słuchajcie, bardzo dużo przy każdej możliwości i każdej, że tak powiem, w każdej sytuacji, kiedy to tylko możliwe, bo właśnie mózg musi się nauczyć na nowo prawidłowo oddychać. Czyli tu powtarzamy, już nie oszczędzamy. Powtarzamy to tak, ćwiczenie. Tak, już czasu nie oszczędzamy. A zachęcamy najwyżej konkursem. Kto dłużej? Mama? Może być. Albo ustawiamy stoper i zobaczymy, jak długo ci się uda utrzymać. A potem syn przyjdzie i powie, mamo, a ja dzisiaj już trzymałem chyba 4 godziny. I mamy zachętę. Co robiłeś? Siedziałem przed komputerem. Tak. Także mamy to. No mamy to. Mamy przeponę. Faza wydechowa. I teraz nasza faza wydechowa. Ja myślę, że najpierw możemy rozpocząć od tego, co myślę, że prawie każdy kto ma dziecko, ma w domu bańki, tak? Więc możemy sobie tutaj dmuchnąć. Bardzo proszę. Dmuchamy. No, tutaj już nie ćwiczyłam, więc proszę mi pokazać, teraz na czym tak. to polega. Wyciągamy. Dwie możliwości. Tak. Pierwsza możliwość jest taka, że dmuchamy, znaczy inaczej, albo robimy mocny wydech, tak. czyli staramy się, żeby... Możemy też bawić, tak naprawdę. Tak, czyli mocny wydech, czyli nabieramy powietrza i dmuchamy mocno i szybko. Tak, no. Moje sprawdzamy. Też tutaj świetnie. Super. Albo, słuchajcie, ćwiczymy wtedy długość tej fazy wydechowej. Była większa bańka, tak? I wtedy dokładnie, albo większa bańka, albo sobie sterując wydmuchujemy jak najwięcej baniek, czyli robimy to. I wtedy dużo powinny wychodzić. I to jest z pewnej odległości dmuchamy, tak? Takie, znaczy, tak to wygląda. Tutaj wiatr nam dzisiaj przeszkadza. Tak, troszkę nam przyspiesza. Przepiękne. Bo chodzi też o to, żeby właśnie ten wydech nie był za krótki. Tak, żeby był długi, żeby dzieci długo wydychały. Czyli wszystkie ćwiczenia związane z fazą wydechową tak naprawdę będą zmierzały do tego, żeby wydłużyć ten czas, kiedy wydychamy powietrze. Można to oczywiście kupić, to bardzo drogie nie jest, ale to grosze. Zrobimy dlaną wodę, tak to się kiedyś robiło. Można również, tak, woda, można zrobić samemu. Płyn do mycia naczyń, tak. Chociaż też się zaleca dodać glicerynę, wtedy są jakby twardsze takie, takie sztywniejsze te bańki. Ale a propos takich baniek, można też sobie zrobić po prostu wodę wlać, znaczy baniek może nie takich, że wydychamy, sobie wydmuchujemy, ale nalać wody do szklanki. Tak. Ja mam teraz zabawę dla teraz pani. Zabawę. Teraz ja też poproszę. Tak, a teraz robimy, wodą? Dobra, to teraz nie, woda z wodą. Ze szklanki. Dobra, przepraszam. Tak. Dobra, okej. Okay. Dobrze. Dobrze. I tutaj możemy sobie robić...
Tu w przeciwieństwie do, tak, w przeciwieństwie do naturalnego odruchu picia, tak, musimy najpierw powiedzieć dziecku, że teraz będziemy dmuchać, tak? Dmuchać, to jest istotne, bo jeśli to jest zwykła woda mineralna, to pół biedy się napije najwyżej. Gorzej, jeśli wlejemy tam faktycznie płyn do mycia naczyń lub jakiś inny detergent, no to już może to być ryzykowne, więc nie zalecamy na początek. Jak już się nauczy, że dmuchać, to wtedy ewentualnie dla zabawy, dla lepszego efektu można parę kropel dodać również detergentu. No i cóż, nabieramy tradycyjnie powietrza. I dmuchamy. No i teraz uwaga, konkurs. Kto dłużej? 3, 4. Dobra, ja się poddaję. Ja też? Wow! Brawo! Nie mogę tak jeszcze. Bo więcej powietrza zaciągnęła. Okay. Tak. Fajna zabawa. Bardzo fajna zabawa. W ogóle wszystko w formie zabawy. Tak, z dzieciakami. Tak. To nawet, szczerze przyznam, mając jakieś słomki, to nawet można w wannie w kąpieli. Można w wannie, tak. Różne. Generalnie tam, gdzie sobie można właśnie w ten sposób się słomką pobawić. Tak, mamy ten wdech i wydech już cały jakby. Cały czas jeszcze jesteśmy jeszcze na wydechu. My do końca będziemy mówić już teraz o wydechu. Mam takie trzy, tak, to skrawek papieru po prostu. Skrawek papieru. Papierek lakmusowy. I teraz tak, co robimy? Najpierw musimy zrobić z tego, no właśnie, nic wam nie powiedziałam. Najpierw robimy z tego taką no, harmonijkę, można powiedzieć, czyli musimy... Raz do siebie, raz od siebie, tak? I tutaj od razu ćwiczymy paluszki. Do siebie, od siebie. Więc dziecku pokazujemy, jak to zrobić. Jeżeli dziecko jest jeszcze małe, no to oczywiście zrobimy za nie. Ale już taki 2,5-3 latka już sobie poradzi. Nie, no nie. Myślę, że nie. Starszy. Czyli 3-4 bardziej. Teraz to, nie wiem, teraz to nawet 6-latki dopiero. Przy dobrej instrukcji młodszy może też. Może da radę. Ale no, myślę, że... I teraz tak, flamastry sobie tutaj ozdobimy, żeby było, że to jest jakiś robaczek. Proszę, może być taki. Gąsienica. To będzie jakaś gąsienica. Teraz wiosna, motyle. To może być gąsienica, oczywiście. Robimy jej buzię. Może być, jest buzia. Z jednej strony. I teraz tak. Co robimy? Tym razem dmuchamy w to. I teraz tak, jak mamy na przykład dwoje dzieci albo troje dzieci, to ustawiamy je sobie z jednej strony stołu i robią teraz zawody dla gąsienicy. Która gąsienica najszybciej na koniec stołu przewędruje? Można, i też tutaj można, są na dwa sposoby, bo możemy robić to w ten sposób, że dmuchamy powoli i żeby ta gąsienica się przesuwała, a można raz mocno i wtedy ona sobie gdzieś tam poleci, tak? Więc też w zależności od tego, co proponujemy dziecku. I po prostu dmuchamy. I dmuchamy. Nie chcę. Kiepsko. Wszystko można wyćwiczyć, także nie ma tej problemu. Gąsienice dzieci też bardzo lubią. Ja jeszcze oprócz gąsienic robię jakieś, też nie wiem, można piłeczki. Właśnie tutaj mamy taką... Piłeczki, mamy bramkę. Tak, mamy bramkę. Najpierw labirynt może. Tutaj też wykorzystujemy od razu do tego plastelinę, kartkę papieru, czyli zazwyczaj to, co każda mama ma w domu. Więc wałeczki. Dzieci od razu robią wałeczki, ćwiczą też ręce. Jak ułożymy, tak ułożymy. My akurat mieliśmy tyle plasteliny, że tyle nam się udało ułożyć. Do tego dokładamy piłkę. Ale tak. I teraz tą piłeczką tak próbujemy przedmuchać ją na drugą stronę. I też słomką. Też słomką. Także to też jest fajne ćwiczenie, że za pomocą słomki coś tam właśnie próbujemy przedmuchać. Tak jest. To kłamałam. A teraz kolejna zabawa z wytłaczanką. Także mamy wytłaczankę, mamy piłeczkę i też taka prosta zabawa, bo wytłaczanka to też jest taka rzecz, którą mamy w domu bardzo często. Kupujemy jajka, ja wolę te większe, bo tutaj jest więcej możliwości. To jest ta 20. Tak. I teraz kładziemy piłkę w jakimś jednym miejscu i
dziecko ma za zadanie tak dmuchać piłką, w tę piłkę, żeby ona mu zbierała punkty. Ja tutaj akurat zaznaczyłam, że są w pewnych miejscach. To już jest naliczenie od razu dziesiątkami. Aha. Dzieci wiedzą, nawet te małe, 5-6-letnie, że o, dobrze jest tutaj w 50 albo w 100 najlepiej. I wtedy sobie jeszcze zliczają punkty. Jedno czasami dmucha, inne liczą. Więc to tak akurat jak w szkole czy w przedszkolu pracujemy, ale tak jak w domu możemy dać dziecku takiemu mniejszą, po prostu żeby na przykład mu tutaj kolorami, że teraz spróbuj przedmuchać piłkę do koloru, załóżmy różowego. Czyli najlepszy różowy, potem niebieski, zielony, albo... tak ustawić gradację, tak? No tu mamy do różowego. No można też... Ale proszę do pomarańczowego. Można tam motywatory też narysować. Można, tutaj jak nie mówię, myślę, że mamy, no ale... że mamy na pewno, potrafią tutaj zmotywować swoje dzieci i to, co chcemy poćwiczyć, czyli właśnie czy rysuneczek, tu, czy kolory, cukierek, czy liczby, tu nam rysujemy i wiadomo, tak? Cokolwiek, tutaj można dużo rzeczy tak naprawdę zrobić i wymyślić to, co nam jest akurat potrzebne w domu. Tak. I dzieci bardzo to lubią. Powiem tak akurat na przykładzie swoich dzieci przedszkolnych i szkolnych, że uwielbiają te wytłaczanki. Wytłaczanek mam kilka, nawet może nawet trochę więcej. Nie wyrzucamy, korzystamy z tego. I dzieci naprawdę uwielbiają wolą dmuchać. Wolą te zabawki niż mechaniczne. Zdecydowanie. A jak jeszcze sami zrobią, bo przecież możemy dać dziecku wytłaczankę i niech samo pomaluje, można to też farbami pomalować, niech sobie pozaznacza. Będzie dużo bardziej cieszyło się z tej zabawki takiej własnej, własnoręcznie zrobionej, czy zrobionej z mamą, niż kupionej. Niż tej kupionej. A relacja, która się rodzi w tym momencie między mamą a dzieckiem, czy między babcią, to jest... coś tak. To, potem dobra. Dziecko będzie pamiętało. O mamo, pamiętasz, robiliśmy takie, dmuchałam. Bawiło mnie to bardzo, cieszyło mnie to. Także myślę, teraz że to zobaczcie, jest zobaczcie, ja wspominałam w poprzednim odcinku, że takie 10-15 minut poświęcone naprawdę w ciągu całej doby, 24 godzin, ale takie dla dziecka. Siadamy i tylko z nim. Teraz takich kilka przykładów zabaw, gdzie się mówi 5 minut dziennie. Niech to będzie nawet 10 czy 15, jeśli dziecko ma na tyle koncentrację, chęć, zmotywowane jest. I relacja z rodzicem i mamy dużo dobrego. Nie? I jak zacznie mówić, a zacznie mówić wtedy wcześniej, niż gdyby się samo sobą zajmowało i tymi zabawkami automatycznymi, prawda, i tymi wszystkimi komputerkami. Zdecydowanie. Jeszcze, jeżeli chodzi o zabawy, mamy jeszcze zabawę z kubeczkiem. Z kubeczkiem, no ja akurat tutaj mam taki styropianowy i z rękawiczką. Z rękawiczką. Wczoraj mieliśmy problem, skąd rękawiczkę? Córka mówi, no jak skąd? Pieczywa, z Biedronki pieczywa. Z jakiegokolwiek sklepu, gdzie jest pieczywo. Tak. I teraz tak, bierzemy właśnie kubeczek, proszę bardzo. Nie, to rękawiczka to rękawiczka. Tylko tak się nie. To nie jest wcale tak. Rękawiczkę możemy najpierw założyć oczywiście, ale ona nam jest potrzebna do tego. Do tego, żeby nałożyć na kubeczek rękawiczkę. A, to też nie jest proste dla malucha. Nie jest proste. Ta rękawiczka, słuchajcie, w magiczny sposób może się zmienić. Różne zwierzątki. Ona się tutaj zwierzątki. I teraz w zależności, co wymyślimy, bo możemy do tej rękawiczki po prostu coś przyczepić. Przykleić jakieś, nie wiem, na przykład tutaj zrobić z tego jakiegoś kogucika, załóżmy. Tak. Albo jeszcze jakieś inne zwierzątko. Głowa jelonka. W zależności, co wymyślimy. Renifer, nie? I zasada jest znowu ta sama, czyli tym razem znowu będziemy potrzebowali słomki, bo musimy zrobić dziurkę w tym kubeczku. I jak najpierw chowamy rękawiczkę do środka. Tutaj najlepiej gumką sobie jeszcze założyć dookoła. Robimy dziurkę w kubku. Styropianowy jest całkiem niezły, ponieważ dobrze się robi dziurka. Chowamy rękawiczkę do środka. Rękawiczka w środku. No i teraz ciekawe. I dmuchamy. Tak długo, aż napełnimy. Fajne. Tak. No zamiast, a jak tutaj będzie jakaś postać. Tak. To dziecko jeszcze chętniej będzie dmuchało w tę rękawiczkę niż tylko w zwykłą rękawiczkę. Czyli także... styropianowy kubeczek, rureczka, rękawiczka. I coś tutaj robimy, cokolwiek, tak. Możemy tutaj, mówię, poprzyczepiać jakieś na przykład kółka. Nie wiem, mogą nawet... być tak, albo zawody, kto dłużej dmucha, albo zawody, kto szybciej napompuje. To szybciej. I później dzieci będą miały napełnić balona na przykład, bo często dzieci, jak dajemy balona do napełnienia, one nie potrafią, w ogóle nie wiedzą jak.
Więc to jest taki treningowy kubeczek, powiedzmy, żeby się nauczyły też wydychać. Czy można kupić takie styropianowe, oczywiście, rozumiem. Oczywiście, styropianowe. Tak, teraz są ogólnie dostępne. Tak, papierowe. Tych możliwości teraz jest naprawdę dużo. I myślę, że jak damy jakiś pomysł, to potem każda mama wie, co ma w domu, czy też babcia. Wie, co można z tego oczywiście zrobić. Oczywiście można też modyfikować, byleby cel był taki sam. Jasne, bo generalnie oczywiście. Na kreatywność rodziców i opiekunów w ogóle trzeba... No właśnie, tej bramkę od razu byśmy może wykorzystały. Bo to... Zabawa właściwie... Tak naprawdę i dla dziewczynek, i dla chłopców, chociaż przyjęło się, że to chłopcy głównie lubią grać w piłkę nożną. No i tutaj ale to nieprawda. Ale to nieprawda, bo ja mam córkę, która uwielbia oglądać mecze Barcelony i po prostu jest fanką i wie, kiedy co jest i o której, i w ogóle nawet mąż się jej pyta kiedy. Więc czemu nie? I teraz mamy tutaj właśnie bramkę i mamy piłkę, ale nie kopiemy, tylko... Dmuchamy. Tak. Jak to tu zademonstrować? No tak musimy zademonstrować. Tak. Proszę, twarzą na panią. Pokażemy, jak to wygląda do kamery. To kamera już wzięła. Tak, dobra. Tak. I teraz proszę. Będzie gol? No musi być. No nie, ale fajna zabawa. Tak. No fajna. Jeszcze raz. Brawo, jest gol! Trzy razy sztuka. Ale na boisku też wcale tak od razu wypadają strzały. Jest to takie proste. I też tutaj w zależności od tego, gdzie ustawimy bramkę, czy ustawimy ją właśnie ciut bliżej, bo to też właściwie dostosowujemy do możliwości dziecka, tak? No, możemy potem tę bramkę odsuwać. Tak, na początku blisko, a potem tak, to jest jakieś zwykłe pudełko. To jest chyba pudełko, z tego co pamiętam, po rękawiczkach tych lateksowych. Może być pudełko o chusteczkach higienicznych, tylko wystarczy wyciąć. Może być, słuchajcie, kochani. Zwykła piłeczka ping-pongowa, tak? Tak, tak. Mało tego, może być, słuchajcie, kochani, na przykład pudełko również po butach i bramek, czyli tak zwane, wiecie, nie? Co tam się kryje za bramką numer jeden? Oczywiście nie, my będziemy widzieć w lot, ale bramka numer jeden, numer dwa, numer trzy, numer cztery, no i na przykład z tyłu, co się jakaś za tym nagroda? Kryje? Gdzie trafisz? Jakaś nagroda. Taką, powiedzmy, nagrodę, czy co tam sobie ustalimy, dostaniesz. Takie, tak, takie zabawy, takie gry. Albo na przykład punktowane bramki, czyli to samo. 20 punktów, 10 punktów, tam powiedzmy coś. Także czyli wielkość może pudełka być, może być różna. Oczywiście i też ilość i wielkość otworów bramek. Też może być różna, nie? Także... Super, fajna zabawa. Świetna. Mamy też styropianowe, takie małe jakieś różne części. Tak, zwykle jak zamawiamy cokolwiek, przez internet, to często upychają do paczek taki styropian. I to też jest lekkie i bardzo dobrze się w to dmucha. I też dzieci bardzo lubią, tak, można też na przykład, ja kiedyś malowałam taki styropian z dzieciakami, żeby był kolorowy. No i dmuchamy. Można też za pomocą słomki, ale nie trzeba, można po prostu zwyczajnie. Można sobie z rączki tak dmuchać. A jeżeli on jest w całości, to też go można pociąć, tak? I oczywiście. Zrobić sobie takie skrawki. Tak. Zamiast styropianu, co możemy, pani Julitko? Piórka, no piórka już były w ostatnim odcinku, także, piórka jak najbardziej. Skrawki papieru, no właśnie, mamy też takie pomponiki, kulki papierowe. Wszędzie właściwie można je kupić. Takie pomponiki kolorowe. Kreatywne. Tutaj też ćwiczymy od razu kolory, liczenie na tych. Na tych tak, każdy na przykład sobie musi wybrać po jednym, tak, że jeden czerwony, jeden niebieski, jeden zielony, załóżmy, jeden żółty. Jak to bliżej określić, bo one są leciusieńkie. Bardzo. Są pomponiki filcowe. Takie. Filcowe pomponiki. Takie pluszowe, nie wiem. Powiedzmy. Oni piszą, że to plastikowe, ale to... Tak, ale to nie... I dmuchanie, i kolory ćwiczymy. Tak. Generalnie to powinno być coś, co jest w miarę lekkie, ale tak naprawdę wszystko, co nam podejdzie pod rękę, a jest... I pamiętamy też, że ćwiczeń oddechowych bardzo długo nie wolno wykonywać, żeby dziecko nam się też nie przewentylowało, więc jakby to też wszystko musi być z umiarem. Bo co jakiś czas, chwileczkę, coś innego. Ale jedno ćwiczenie i to wystarczy. Mnie jeszcze kusi, żeby pokazać dwa co najmniej takie ćwiczenia. Jedno na przedmuchiwanie, na patyczku takie mamy tam na włóczce. Poproszę. Tu zrobiłam na dwa końce, nie musi być na dwa końce, może być tylko z jednej strony, można
nawet sobie trzymać paluszkami, nie ma problemu. Zrobiłam na dwa końce po to, żeby zrobić to w formie zawodów i konkurencji. Natomiast no tu wiatr akurat ze mną konkuruje, widzę. No właśnie na tym to polega, nie? Żeby ten puszek się unosił, oczywiście siłą naszego wydechu. No i zawody polegają na tym, że na przykład albo komu dłużej utrzyma się ten puszek w górze, nie spadnie, no albo kto dalej go, prawda, odepchnie tym oddechem. No tu dzisiaj nam wiatr wygrywa. Zdecydowanie. Chociaż mój wiatr ze mną nie współpracuje. Proszę. Ale wiemy, o co chodzi. I tak. Pamiętajmy, że za każdym razem pilnujemy, żeby wdech był nosem. Czyli wdychamy nosem. I dmuchamy. I dmuchamy. Tak. No dzisiaj jest to dosyć trudne. Znaczy, no myślę, że wiatrowi się też podobają te zabawy. Bawi się z nami po prostu. Ta najwyraźniej mu się podoba. Tak, ja mam też tutaj sznurowadło, to też jest rzecz, którą często mamy w domu. I guziki. I dziecko musi najpierw przedziać. To jest takie, musimy poszukać odpowiedniego sznurowadła, więc przedziewa. Więc ja znowu tutaj te trzy palce do pisania nam potrzebne. I najpierw ja zawsze pokazuję trzy paluszki i sobie pokręcimy. Dzieci bardzo lubią to kręcenie. A potem też możemy dmuchać, bo przecież ten guzik jest bardzo lekki, więc to samo, to co z puszkami. To samo. To samo z guzikiem. Tak. Także to też jest kolejne ćwiczenie. Ja zawsze zwracam uwagę na to, żeby ćwiczyć więcej rzeczy niż jedną, czyli nie tylko dziecko potrzebuje na właśnie tu i kolor, i od razu i sprawność, i motorykę małą. Także. No wszystko razem, bo to jest też istotne. Tak. A wszystko mamy w domu. Guziki mamy, mamy w domu, tak, sznurki, sznurowadła, watę. Tak naprawdę większość rzeczy mamy w domu w tej chwili i z tego możemy korzystajmy. Także myśmy o tym właśnie powinniśmy, tak, to, że możemy. No, jest jeszcze takie ciekawe w sobie ćwiczenie, bo też w dwojaki sposób można wykorzystać świece. Świece. Tak, teraz świeca. Właściwie dzieci już w pierwszym roku życia teoretycznie zdmuchują świeczkę z tortu. Mówię teoretycznie, bo raczej... Już mówimy, że dwulatki to powinny. Tak, tak, okay. Tak. Natomiast tutaj jeśli chodzi o zdmuchiwanie tej świecy, to też mamy jakby dwie techniki. Zapalić? Poproszę. Jeśli nam wiatr tutaj się nie spsoci, to może nam się uda. Zabawa polega na czym? Świeczka ogólnie wiadomo, pali się ogień, więc też z rozwagą. Oczywiście tak. Z rozwagą i bezpieczeństwo jest najważniejsze. Pod kontrolą. Ale są dwie możliwości. Albo jeszcze za chwilkę pani Grażynko będę prosiła o zapalenie, jeszcze się pali. Albo robimy szybkie zdmuchnięcie, tak. Czyli mocny wydech, aha, tak? Oczywiście krótki. Wcześniej krótki, mocny wydech. Albo poproszę. No to będzie ciężko na małej świeczce pokazać, ale może się uda, bo chodzi o to, żeby dmuchać tak, żeby płomień tańczył, ale nie zgasł. Na dłużej by to było... No tu niestety wiatr dzisiaj nam się mocno psuje. Ono się tli, prawda? Tak, tańczy. Delikatnie, tak żeby właśnie nie zdmuchnąć od razu. Jest. Tak? Mm-hmm. Tu też mam. Okay, o, teraz już wiemy. Zdmuchnęłam. Chciałam od razu powiedzieć, że na tych małych świeczkach, tak. Różnokolorowych, one pachną, tak. Mają różne zapachy, mm-hmm. Więc no, ładny ja zapach. Od razu mm-hmm. też ćwiczę z dziećmi wdychanie, bo przecież jak chcemy coś powąchać, to ćwiczymy od razu wdech nosem. I, to prawda. I od razu różnicujemy na przykład tak, sobie żeby rozróżniał zapachy. Tak. Wąchanie kwiatów. Więc zamykanie. Tak samo też. Jest zabawą na oczywiście. Fazę wdechową. A najprostsze, tak? Mamy tutaj kwiaty, możemy wąchać je. Albo tak samo czy inaczej. Albo naturalnie, albo sobie wyobrazić, jak już nie mamy kwiatów w pobliżu, możemy sobie je wyobrazić i udać, że wdychamy. Tak, mamy też, to od razu może jak przy wdechu, mamy różne olejki, też często mamy w domu olejki. Czy to są też olejki do ciasta? Aromatyczne do ciasta. Tak? Czy to są olejki takie do jakiegoś takiego, jak się to nazywa, takie, że się... Do lampek domków, naftowych. Do domków. Tak, do takich domków, tak, gdzie można zakroplić taki właśnie zapach. Także tam mamy też na stoliku, poproszę, to też możemy od razu, właśnie to wdychanie... I różnicowanie od razu tych zapachów, bo dziecku dajemy zapach,
Tak. I to są właśnie i do zakrywamy, tych co to za domowych. Zapach, tak? Czy znasz ten zapach? Co to takiego? I porównuję. I porównuję. Co ja to nie takiego? To jest sosna. Sosna, tak? Tak, a dam wam coś takiego przyjemnie. O, może to będziecie wiedziały. Wanilia pewnie. Nie. Mięta. Mięta, oczywiście, brawo. I ten jeszcze taki też przyjemny, powinniście znać. Pomarańcz. Pomarańcz, zgadza się. Także dzieci to uwielbiają. To w ogóle wielozmysłowe takie oddziaływanie na dzieciaki jest, myślę, i o tym też nie możemy zapominać, że właśnie, że dzieci poznają świat wielozmysłowo. I nawet pokazać tutaj pomarańcz. Tak, na plus to. Tak, oczywiście, od razu mięta. Można. Tak, zobacz, to. Mamy tutaj miętę w doniczce. Zobacz, to. Tu jest ta sama mięta, ona tak pachnie. I łączymy z nauką spoznawczą. Od razu rzucamy, na przykład wrzucamy parę listków mięty do wody i już dziecko wie, że to jest właśnie ta mięta, ona tak pachnie. Inaczej się uczy, zupełnie. Nasz umysł i umysł dzieci się w taki sposób przez to doświadczenie. Ciekawostką jest też to, że nasz mózg bardzo mocno zapamiętuje zapachy i kojarzy często sytuacje z danym zapachem. Gdzieś nawet czasami w podświadomości, bo przechodząc koło jakiegoś miejsca poczujemy zapach znajomy, nawet z dzieciństwa, i nagle zaczyna nam się uruchamiać wspomnienia. A to było z mamą, z babcią, że tak naprawdę najsilniejszym zmysłem, takim powiedzmy przypominającym nam wspomnienia różne, jest właśnie zapach. Także wąchajmy. Wąchajmy, i też on nam często mówi o niebezpieczeństwie. A to też, tak. Ostrzega nas, więc ludzie podobno, którzy mieszkają na wsi, którzy są blisko natury, oni mają zdecydowanie bardziej wyostrzony węch i lepiej też z przyrodą i współgrają i są też podobno spokojniejsi. Także to wyjście tak, do natury, do przyrody, do lasu, na łąkę. Czyli jest też żeby bardzo w ogóle ta potrzebne. Chęć była. Potem są dzieci, które nie pójdą do lasu, do parku, no bo czym skorupka za młodu nasiągnie, prawda? Tak, polecamy. Naprawdę jest. Już abstrahując od wszelkich oddechowych, wydechowych i wdechowych spraw, przy okazji poznawcze. Bardzo tak, polecamy wspólne spędzanie czasu w każdej formie, a z przyrodą to jak najbardziej na tak. Tym bardziej teraz, mamy wiosnę i już dlatego w pełni. Dzisiaj to jesteśmy, spotkanie tak, na łonie przyrody. Na łonie przyrody. Tak. Dziękujemy, to był pierwszy odcinek z serii Jak zrobić, żeby nasze dziecko było zdrowe, płynnie mówiło. Prawidłowo się rozwijało. Tak. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Jeżeli chcecie Państwo oglądać następne odcinki i chcecie wiedzieć, kiedy one są, bardzo proszę, subskrybujcie kanał TV Oko, a dostaniecie powiadomienie o terminie. Zapraszamy serdecznie. Zachęcamy. Zapraszamy. Dziękujemy. Dziękujemy.